Witajcie moi drodzy. Mamy sobotkę. Dzisiaj sobie robimy taki luźny dzień. Nie będziemy nic murowali. Zajmiemy się porządkami, rdzeniami i tutaj zrobimy strefy podokienne na dwóch oknach. Zaraz wejdziemy, tam pokażemy. Tutaj, nie wiem czy pamiętacie, na poprzednim filmie były rdzenie w tym miejscu. Tak o. Tu i tu. Poprzekładaliśmy to. Ponawiercane jest, pokotwione, jeden tutaj, drugi już tak jak być powinien, że sobie tu trochę posprzątamy, zresztą całą budowę posprzątamy, wszystkie te kawałki, ścinki w jedno miejsce. Tu robimy sobie strefy podokienne, jedną mamy wybruzdowaną, zaraz pokażę na drugim oknie. Tutaj też mamy poprawione. Tu mamy 50 cm. Taki słup będzie szedł. Słup rdzeń. Przy tej ściance. Tu będzie po całej długości. Aż do tego rdzenia. Który pokazuje, będzie szedł po całej długości podciąg. Tutaj jeden też został poprawiony. Tutaj też te dwa trzeba było nawiercić. No i tak to wygląda. Generalnie mamy trzy warstwy. Prawie trzy warstwy. Tutaj mamy też jedno okno. I tu mamy jedno okno. Ale tu chwilowo czekamy, bo sobie wystartujemy najpierw z kominem. Tu jeszcze będzie obudowa z 24. I dopiero jak dojdziemy trochę wyżej, to zamkniemy tą ściankę, tak żeby się od razu tutaj blaszkami na gotowo kotwić, kotwić do tej dużej ściany nośnej. Słuchajcie, zasada tu jest może trochę teorii. Ten bloczek generalnie ma gęstość 300, 48 cm szerokości na części mieszkalnej. I do niego dochodzą później od garażu, tak jak tam widać, 36 i 24. Te 24 już mają zupełnie inną gęstość, bo to już jest 600. I generalnie można delikatnie wejść, ale ten system nie zaleca przywiązań ze ścianami wewnętrznymi, tak jakby przewiązań typu bloczek tu do końca w poprzek. Bo ma zupełnie inną gęstość i będzie i inne właściwości cieplne. Przywiązuje się to na zasadzie tych blaszek. Tylko i wyłącznie. Czyli murujemy do lica i blaszki. My na dwóch warstwach się wiążemy, ale tylko delikatnie, czyli tylko po te 12 cm wejdziemy do wewnątrz i tylko na dwóch warstwach na całym parterze. Tak, żeby spać spokojnie. Pytanie było tutaj odnośnie tych blaszek. Co to za blaszki i dlaczego są tutaj stosowane na rogach? To są blaszki systemowe. One mają około 0,5 mm grubości. Są wtapiane na każdym narożniku z tego tytułu, że to jest dość miękki materiał. Dość małą nośność ma. I wszystkie naroża dlatego są w ten sposób dozbrojane. Każdy jeden narożnik jest dozbrojony dodatkowo po dwie blaszki. Natomiast wszystkie wewnętrzne, działowe, zalecane jest co trzecią warstwę spokojnie dać blaszkę. Jedną na działówkach, nawet dwie. Dwie na 24 tych nośnych, które idą wewnątrz. Tak samo tutaj na tych łączeniach, gdzie będzie beton, gdzie tu będzie rdzeń i będzie dość spora siła parła, to na tych łączeniach też dodatkowo sobie dajemy te blaszki wzmacniające, żeby to zabezpieczyć, nie? Jakoś tam dodatkowo. Oczywiście przy laniu zobaczymy, bo tutaj zobaczcie, dość sporo tego jest.
i przy laniu albo zabezpieczymy sobie z zewnątrz, na pewno sobie coś tam z zewnątrz jeszcze zabezpieczymy i będziemy to lali generalnie na dwa razy prawdopodobnie. To też wyjdzie jeszcze nam w praniu. No i dobra, zaraz zrzucamy kamerkę, ustawimy i pokażę, w jaki sposób bruzluje tutaj pod dozbrojenie okien. Tu też z tego tytułu, że on ma dużą przepuszczalność, to cały pręt musi być oblany nie klejem, tylko cementem, betonem. Rzadkim betonem musi być oblany, tak żeby była zachowana otulina, czyli tutaj przy tych prętach dwunastkach przynajmniej te 2 cm musi być betonu i to musi być otulone całe, czyli najpierw dajemy beton rzadki, układamy pręt i zalewamy to tak, żeby nigdzie nie było dostępu powietrza, no bo może korodować. Tym bardziej, że jest dość blisko krawędzi, więc no tego też trzeba pilnować, nie? Zachęcę wszystkich do zostawienia łapek pod naszymi filmami, albo w górę, albo w dół, do zostawienia komentarzy. Oceńcie, jak wam się podoba ten generalnie system jednowarstwowy. Przypomnę, to jest Itong Energo Plus. On będzie z zewnątrz wykończony tylko szalówką. Nie ma tu żadnego docieplenia, żadnego styropianu. Nic. Na razie mamy bałagan, zaraz będziemy sobie to wszystko sprzątali. Chcemy tylko skończyć już bruzdować. Przesmarujemy sobie też te rdzenie wszystkie remersem, hydroizolacją. Podobno bardziej zalecana jest na takie miejsce jak rdzenie niż papa. Tak też inwestor chciał. No i tak też będziemy robili. Tu parapet zaczyna się 45 cm od punktu 0. Wysokość okna to jest 20, ale tutaj z tego tytułu, że to okno idzie tu od rdzenia w tą stronę, stąd w tamtą stronę, to będziemy się zakotwiali aż tu dotąd. I żeby to zrobić, to musimy najpierw zrobić tu belkę tego rdzenia, obsadzić ją, przywiązać i dopiero wsuniemy sobie, będziemy mogli wsunąć sobie dozbrojenie. Z jednej, tak samo tutaj z drugiej strony. Dlatego też chwilowo tego nie robimy. Działamy tu z drugim otworkiem. Tu robimy to taką małą bruzdowniczką. Cyk. Materiał jest mięciutki, także zaraz zobaczycie, jak to fajnie idzie. Też ogarnęliśmy ją, żeby nie było. Jak cały system i tonga, no to i bruzdowniczka. Też i tonga. Wyrwałem ją od pana, który prowadził nam szkolenie. Tu mamy linię okna 1,50 m i w dwie strony po 50 cm się rozchodzimy. Mamy akurat poziomiczkę łatę taką 2,5 metra 10 cm szerokości, ją sobie przykładamy i po poziomicy spokojnie idzie to zrobić samemu. Czyli bruzdownicę do poziomicy. Cyk. Od wąsa można przytrzymać to. I drzemy. Poprawimy, żeby było głębiej.
Cyk. O, i tu już można sobie teraz dorzeźbiać. 2,5 metra mamy pręt, także musimy za tą linię wyjść około 2 cm jeszcze. No i tak to wygląda. Nic ciężkiego, nic trudnego. Powymiatać, posprzątać ładnie. Tu zaraz obok druga w ten sam sposób zostanie wykonana. Wymieść, zmoczyć i będziemy to obsadzali. Zrobimy sobie w wiaderku takiego rzadkiego betonu, żeby to ładnie wlać, żeby nie było wątpliwości. Minimum 2 cm jest zalecane. My mamy, kurwa, nic nie będzie widać. Mamy 3 cm górą, 2 dołem. Czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak od ręki nie ma szans, żeby zrobić w miarę to w linii. A pręta przecież nie włożymy w ten sposób. Nie będziemy go doginali. Także to musi być zrobione bezapelacyjnie, w miarę prosto. No i lecimy z tym. Nakładamy sobie je trochę, tak żeby wtopić ładnie pręt. Elegancko i teraz tylko wyrównać. Wyjemy trochę. A tak, żeby ten beton nie wystawał, lepiej niech on będzie ciut niżej. Tak, żeby później można było to sobie ładnie tarą zatrzeć. O, ładnie się powlewało. I ta sama sytuacja wszędzie. Ja przestawiłem, a nie włączyłem, kurwa. Tak to wygląda. Muszę drugi raz nagrywać, bo kamerkę wziąłem, a nie włączyłem nagrywania. Produkowałem się, kuźwa, 5 minut. No ale nic. Mamy pozalewane te, co możemy. Zaraz to sobie chwilkę przyschnie. To wezmę tarkę. Tarką dla estetyki to przetrę, żeby jakichś tam żadnych zadziorków nie było później do kleju. Lecimy z izolacją rdzeni. To jest Remers Basic WPDS. Dokładnie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Konsystencja taka, pod pędzel. Opa. Jeszcze taka bardziej gruntująca. Pręty też przetarte i je też będziemy malować
tak na jakieś 10 cm. Niech to się ładnie pozalewa wszędzie. No i tak nałożymy w zasadzie ze 3 warstwy na spokojnie. Hopa. Przemalujemy pręty. No zobaczcie, jak to schnie w oczach. Sprzątamy sobie i będziemy się na dzisiaj zwijali. Sobota, ten tydzień dał nam dość mocno w kość przez te słońce, tropikalne, afrykańskie upały. Tego dzisiaj sobie robimy taki dzień majsterski. W poniedziałek dalej ogień w tłoki. Działamy z kolejnymi pracami. Także trzymajcie się. Miłego, spokojnego, ciepłego weekendu. I do zobaczenia w poniedziałek. Na razie.